Korzystając z gościnności studia TV Niezależna Polonia w Ottawie, mam przyjemność zaprezentować Państwu referat na temat wybrane aspekty badania wypadków lotniczych w Ameryce Północnej. Kto zarządza lotnictwem cywilnym w Ameryce Północnej? W USA zarządza nim Federal Aviation Administration, czyli Zarząd Lotnictwa Cywilnego. Natomiast w Kanadzie zarządza tym Transport Canada, zwane też Ministry of Transport. Te obie nazwy funkcjonują niezależnie od siebie, z tym, że ta pierwsza jest częściej używana. I to są obie instytucje, które dbają o wszystkim, co jest związane z lotnictwem cywilnym w danym kraju. Pierwszym krokiem, aby samolot mógł latać i wozić pasażerów, jest oczywiście certyfikacja samolotu. W USA certyfikacją samolotu zajmuje się Federal Aviation Administration. Na podstawie Federal Aviation Regulation, czyli tak zwanych FARS, i to jest zbiór przepisów, w jaki sposób samolot powinien być zbudowany, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. A FAR jest przyjęte w sumie na całym świecie i w tej chwili nawet EASA, czyli European Safety Aviation Agency, czyli odpowiednik FAA, zaaprobowało wszystkie, można powiedzieć, nie zaaprobowało, w sumie to się nazywało harmonizacja. Zharmonizowało swoje przepisy razem z tymi amerykańskimi. Kanada uczyniła to samo, także w tej chwili mamy wszystkie trzy główne agencje, które zajmują się certyfikacją samolotów, mają ten sam zasób, że tak powiem, przepisów. Z tym, że w Kanadzie akurat jest trochę inaczej, a mianowicie Kanada posiada specjalne wymagania, jeżeli chodzi o klimat kanadyjski, ze względu na północ i tworzenie się lodu na płaszczyznach samolotu. W związku z tym Kanada ma swoje specjalne wymagania. Kto bada wypadki lotnicze? Więc w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wypadki lotnicze bada National Transportation Safety Board, czytamy jako NTSB, który to Safety Board podlega pod Kongres Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo istotne. Jest to niezależna instytucja, nie podległa pod żadne ministerstwo i która odpowiada tylko przed kongresem. Kongres przyznaje pieniądze na działalność tej instytucji i ta instytucja sobie działa. W Kanadzie mamy Transportation Safety Board of Canada, zwane w skrócie TSB, która to organizacja też podlega pod parlament. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w Australii na przykład jest to instytucja, która bada wypadki lotnicze, jest instytucją zupełnie niezależną i nawet przed parlamentem, także to jest najwyższy stopień uniezależnienia się, że tak powiem. Z tym, że w obu tych przypadkach, w Stanach i w Kanadzie, wydziały, które zajmowały się badaniem wypadków lotniczych, podlegały pod FAA w Stanach i pod ministra transportu w Kanadzie. Z czasem okazało się, że to są sprawy dosyć konfliktowe, bo ci sami ludzie, którzy certyfikowali produkt, nie mogą znaleźć błędów, jeżeli chodzi, prawda, o spowodowanie wypadków lotniczych. W związku z tym rządy Stanów i Kanady doszły do wniosku, że należy odseparować instytucje, które badają wypadki lotnicze, od instytucji, która te wypadki lotnicze, która certyfikuje samolot. Co jest ważne, jeżeli chodzi o wypadki lotnicze? Badanie wypadków lotniczych zaliczamy do działalności reaktywnych. Mianowicie najpierw mamy wypadek, potem analizujemy wypadek, potem znajdujemy, co było przyczyną danego wypadku i na końcu robimy zalecenia. Z tym, że jak to się mówi ładnie, jest to już kompot po herbacie. W każdym razie chodzi o to, że w tej działalności wypadek już się stał i my działamy na konto możliwości wystąpienia przyszłych wypadków. Zarówno organizacja cywilnych, zarówno administracja amerykańska, jak i Transport Canada doszły do wniosku, że trzeba tę sytuację zmienić i wystąpiły z propozycją ustanowienia czegoś takiego, co się nazywa Service Difficulty Reporting, a mianowicie jest to system powiadamiania o trudnościach eksploatacji jako działalność proaktywna. I w tej chwili większość pieniędzy, większość środków jest przeznaczonych na działalność właśnie proaktywną,
aby zapobiec wypadkom. To jest główny cel w tej chwili działalności instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. W tej chwili sytuacja tak wygląda, że system powiadamiania o trudnościach w eksploatacji jest systemem wspólnym dla Kanady i Australii oraz Stanów Zjednoczonych. No, Europa jeszcze pracuje nad tym systemem, żeby wdrożyć. ICAO już wydało swoje zarządzenia, które między innymi mówią właśnie w aneksie 8 o konieczności zbudowania tego systemu. Punktem następnym jest etyka i informacje niejawne. To się wiąże właśnie z tym powiadamianiem o trudnościach w eksploatacji, dlatego że obsługa techniczna samolotu raz na jakiś czas zauważy, że jakaś część się popsuła wcześniej niż trzeba, czy nie odpowiada normom, otwory nie są, załóżmy, wiercone tam, gdzie trzeba w kolejności, czy płyn hydrauliczny nie odpowiada swoim normom. I powiadamiają oczywiście instytucje zainteresowane, czyli w Stanach będą powiadamiały FAA. W Kanadzie będą powiadamiały Minister of Transportation. I tych raportów jest mniej więcej w tej chwili około 2000 rocznie. To jest ta ilość raportów, która trafia rocznie. Także ponieważ mamy około 200 roboczych dni, troszkę ponad, to mniej więcej wychodzi około 10 raportów dziennie. Co jest ważne? Ważne jest to, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Kanada i Australia zapewniają pełną anonimowość dla tych ludzi, którzy te raporty przedstawiają, z tego względu, że często na samym początku wprowadzenia tego systemu zarówno pracodawcy, jak i koledzy mieli pretensje do kogoś, kto składa właśnie taki raport, czy informuje zarząd lotnictwa o problemach, które są w eksploatacji. Także w tej chwili ten system dosyć dobrze pracuje, dlatego że w sumie nie chodzi o to, czy ukryjemy jakiś nieznany fakt. Chodzi o to, że pracujemy dla wspólnego dobra, dla bezpieczeństwa pasażerów i zarówno dyrektor firmy, która robi naprawy, jak i pracownik, który dokręca śruby, mają rodziny, te rodziny też latają samolotami i w interesie wszystkich jest, żeby te rodziny zdrowo dotarły do domu. Samoloty. Żeby wiedzieć, jak wygląda mniej więcej flota, tutaj pozwoliłem sobie przedstawić, jaki jest podział, jeżeli chodzi o samoloty i helikoptery. Samoloty małe do 5700 kg o pojemności do 9 pasażerów. Taka jest klasyfikacja, jeżeli chodzi o samoloty małe. Samoloty duże, czyli transportowe, są powyżej 5700 kg i powyżej 9 pasażerów. Podobnie jest z helikopterami, z tym, że ta waga do małych helikopterów jest tylko do 3175 kg i pojemności 9 pasażerów oraz transportowe helikoptery powyżej 3175 kg oraz 9 pasażerów i więcej. Coraz więcej teraz budujemy dużych helikopterów z tego względu, że używane one są do transportu ludzi na platformy wiertnicze na Morzu Północnym czy na Atlantyku, gdzie wydobywa się ropę z dna morskiego. Jeżeli chodzi o wielkość floty, więc ogółem samolotów w Kanadzie jest 35 tysięcy. W Kanadzie z tego małych samolotów jest 33 tysiące, a dużych prawie 2 tysiące. Natomiast w Stanach mamy ogółem samolotów ponad 230 tysięcy, z czego małych jest 223 370 oraz dużych ponad 7 tysięcy. Wielkości te są orientacyjne, dlatego że każdego dnia oczywiście są transakcje, ludzie sprzedają samoloty, kupują, także te dane proszę traktować jako dane orientacyjne. Co to jest ICAO, czyli International Civil Aviation Organization? Jest to organizacja międzynarodowa, która jest częścią Organizacji Narodów Zjednoczonych i która zajmuje się właśnie bezpieczeństwem lotów cywilnych i całego zaplecza lotnictwa cywilnego na świecie. Chodzi o to, żeby trzymać się norm, dlatego że samoloty latają, przemieszczają się z jednego kraju do drugiego. No i źle by było, gdyby na przykład standardy, które obowiązują w jednym kraju, zupełnie nie miały miejsca w drugim.
W związku z tym starano się wprowadzić jakąś normalizację, jeżeli chodzi o przepisy ruchu lotniczego. I w związku z tym ICAO jest właśnie stworzone w tym celu i ono występuje jako koordynator wszystkich działań związanych z lotnictwem cywilnym. Aneks 8, o którym wspomniałem, to jest, dotyczy zdatności sprzętu lotniczego. Między innymi tam właśnie jest ten program powiadamiania o trudnościach w eksploatacji. I ten aneks 8 zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem zdatności sprzętu lotniczego. Dlatego, że jak mamy samolot, który został już certyfikowany i przeznaczony do eksploatacji, po 10 latach też będzie latał. No ale czy mamy pewność, że ten samolot odpowiada normom i czy jest bezpieczny? Właśnie po to jest ten aneks 8 na temat zdatności sprzętu lotniczego i utrzymanie zdatności sprzętu lotniczego jest właśnie jednym z ważniejszych zadań, jeżeli chodzi o działalność nadzoru nad lotnictwem cywilnym. Miałem okazję pracować ponad 25 lat właśnie w jednej z organizacji, która się zajmowała właśnie zdatnością sprzętu lotniczego i utrzymaniem zdatności tego sprzętu. Aneks 16 tej konwencji mówi o badaniu wypadków lotniczych. Teraz przejdziemy do następnego punktu. Tutaj mamy stronę internetową właśnie ICAO, tak ona wygląda. Tutaj mamy stronę internetową Transportation Safety Board of Canada. A tutaj mamy stronę internetową National Transportation Safety Board of United States. Tu jeszcze małe przypomnienie, proszę Państwa. Zarówno National Transportation Safety Board, jak i Transportation Safety Board of Canada zajmują się wszystkimi wypadkami. Organizacje te zajmują się nie tylko wypadkami lotniczymi, ale na przykład w przypadku Kanady wszystkimi wypadkami na drogach, w ruchu kolejowym oraz w ruchu przesyłowym, czyli wszystkie rurociągi, które przesyłają ropę i gaz. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. Etyka zawodowa w badaniu wypadkach lotniczych. To jest jeden z ważniejszych punktów, który dotyczy ludzi, którzy zajmują się badaniem wypadków lotniczych. Niezależnie od kwalifikacji, które są poświadczone dyplomami różnych uczelni, osoby, które chcą uczestniczyć w badaniu wypadków lotniczych, muszą posiadać pewne specyficzne walory. Muszą mieć bardzo wysokie walory etyczne i moralne, dlatego że osoby te nie podlegają żadnym, że tak powiem, rozliczeniom czy krytyce. Te osoby pracują niezależnie i ich decyzje są ostateczne. Dlatego na przykład ściśle kontrolowane są przez te osoby wydatki, bo dana grupa dostaje pieniądze na prowadzenie dochodzenia, więc założenie jest takie, że te pieniądze zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. I w związku z tym na przykład załoga, która prowadzi dochodzenie, nie będzie stawała w najdroższym hotelu w mieście, tylko w hotelu, gdzie są ceny w miarę umiarkowane. Podobnie jest, jeżeli chodzi o wydatki na obiady, śniadania i kolacje, czy środki transportowe. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju konfliktów pomiędzy zainteresowanymi partiami, na przykład producentem silników, czy właścicielem linią lotniczą, która posiada samolot, a właśnie członkami grupy, która bada wypadek. W związku z tym ta grupa, która bada wypadek, nie powinna przyjmować żadnych prezentów i nawet zwykłe zaproszenie na obiad też może być traktowane jako forma przekupstwa. W związku z tym zasada jest taka, że wszyscy członkowie, którzy biorą udział w badaniu wypadku lotniczego, płacą zawsze za siebie. Takie są zasady i dlatego też te osoby muszą cechować się naprawdę wysokimi walorami etycznymi, moralnymi, aby mogły sprostać różnego rodzaju pokusom. Następnym punktem jest niezależność tych osób. Niezależność polega na tym, że robią, że tak powiem, w cudzysłowie, co chcą. Mianowicie mogą zadawać pytania różnym ludziom, domagać się różnego rodzaju dokumentacji, i wszyscy są zobowiązani dostarczyć im dokumentację, zrobić analizy dla nich i tak dalej, i tak dalej. Także oni w sumie, kierując tymi badaniami, mają dostęp absolutnie do wszystkich możliwych informacji, jakie tylko mogą być
przydatne, w tym informacji niejawnych. Następną rzeczą jest tajemnica zawodowa. Tajemnica zawodowa wynika z tego, że wypadki lotnicze charakteryzują się często bardzo skomplikowanym, że tak powiem, skomplikowaną zależnością pomiędzy różnego rodzaju partiami, mianowicie firmami ubezpieczeniowymi, właścicielem, związkami zawodowymi, pilotów na przykład i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym utrzymanie tajemnicy jest istotne aż do opublikowania raportu końcowego, z tym, że raport końcowy w Stanach i w Kanadzie podpisuje tylko i wyłącznie dyrektor lub członkowie głównego zarządu Transportation Safety Board. A ci ludzie, którzy robią badania, którzy robią poszczególne etapy badań, nie są nigdzie wyszczególnieni jako osoby, które prowadzą badania, z tego względu, że żeby nie było nacisków na te osoby, aby w przyszłości robili badania po myśli, załóżmy, producenta samolotu. Także te sprawy utrzymuje się w tajemnicy. Następna rzecz jest taka, że małe kraje nie zawsze posiadają sprzęt ludzi w celu wyjaśniania wypadku lotniczego, dlatego też bywa często, że Transportation Safety Board of Canada czy NTSB jest proszone o przedstawienie, o zrobienie właśnie analizy wypadku w danym kraju. Także albo najczęściej to jest tak, że materiały zostają przysłane do Kanady w celu zanalizowania na terenie Kanady, przesłuchania na przykład czarnych skrzynek i wyciągnięcia wniosków, lub też czasami Kanadyjczycy jadą do danego kraju i po prostu na miejscu pomagają, jeżeli to jest możliwe. Następną rzecz, która jest dosyć ciekawa tutaj, która wiąże się właśnie z wartościami etycznymi, moralnymi, niezależnością i tajemnicą zawodową, wszystkim naraz, to jest ostatnia katastrofa, która zdarzyła się w Stanach Zjednoczonych. Były to dwa małe samoloty. Pilotem jednego samolotu był pracownik FAA, czyli Federal Aviation Administration, a pilotem drugiego samolotu był pracownik NTSB, czyli instytucji, która zajmuje się badaniem wypadków lotniczych. A w tym wypadku oczywiście, patrząc na przepisy, NTSB powinno zająć się analizą tego wypadku, ale się okazało, że pracownik jest zamieszany w ten wypadek. Co zrobić? No więc w Stanach postanowiono zwrócić się do Kanady i Kanada prowadzi dochodzenie właśnie w tej sprawie, co jest wyjątkowym wypadkiem, dlatego że akurat Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nie dopuszczają żadnych obcych przepisów na terenie własnego państwa. Wszystkie zarządzenia i przepisy, które mają miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych, muszą być wystawione przez amerykańskie organy. Także akurat ten przypadek, że Kanadyjczycy zostali poproszeni o prowadzenie tego dochodzenia, świadczy o dużym zaufaniu do Kanadyjczyków i o tym, że walory etyczne, moralne grupy kanadyjskiej przez już kilkanaście lat okazały się bardzo wysokimi i wartymi zaufania. Pierwsze czynności na miejscu wypadku. No, pierwsze, oczywiście dowiadujemy się o wypadku i co robimy? No, pierwsza rzecz to jest zapewnienie nienaruszalności miejsca wypadku. Mianowicie obszar musi być odgrodzony, nie można pozwolić, żeby miejscowa ludność przychodziła. Często bywa, że jeżeli jest wypadek, miejscowa ludność przychodzi, mają miejsce okradanie pasażerów samolotu, także oraz niszczenie dowodów, zupełnie, załóżmy, z niskich pobudek albo nieświadomie. Dlatego pierwszą sprawą jest ogrodzenie tego miejsca i zapewnienie bezpieczeństwa. Drugą sprawą jest dokumentacja miejsca wypadku. Także trzeba sfotografować wszystko, co tylko jest możliwe i powinno się robić jak najwięcej zdjęć, zarówno takich ogólnych, jak i bardzo szczegółowych, dlatego że to jest jedyna możliwość, aby pokazać, jak części samolotu znajdowały się, gdzie się znajdowały i w jaki sposób leżą w stosunku do siebie, jeden do drugiego. Także ta dokumentacja jest bardzo istotna. Teraz można jeszcze używać kamery i filmować oprócz tego, oprócz robienia zdjęć. To wszystko jest bardzo istotne do przyszłych badań. Następnym punktem jest zbieranie informacji. Zbieranie informacji polega na wydobyciu oczywiście czarnych skrzynek,
wydobyciu wszelkich urządzeń, które mogą się przydać, na przykład wskaźniki w kokpicie, wszystkiego rodzaju zegary w starszych samolotach, a teraz mamy kostki pamięciowe komputerów, które są zainstalowane w kokpicie. Także zbieramy te informacje, plus oczywiście wszystkie warunki meteorologiczne, które były w danym dniu, komunikacja z wieżą kontrolną, czy komunikacja z innymi samolotami. Wszystko to są informacje, które będą potrzebne do analizy wypadku na później. Teraz chciałem Państwu przedstawić sposób, w jaki Transportation Safety Board of Canada prowadziło dochodzenie w sprawie samolotu Swiss Air 111, który się rozbił koło Halifaxu w Nowej Scotii. Tam mieliśmy do czynienia z pożarem w kokpicie. Piloci meldowali do wieży kontrolnej, że mają problem, coraz więcej dymu w kokpicie. W związku z tym wieża kontrolna w Halifaxie mówiła, proszę lądować jak najszybciej. Piloci zdecydowali najpierw opanować sytuację sami na pokładzie samolotu i zaczęli szukać przyczyny. W tym czasie dym gęstniał, założyli maski tlenowe. W pewnym momencie nie było światła w kokpicie, wyłączyło się, już kable się zaczęły palić. W związku z tym uruchomili latarki i starali się kierować samolotem, no ale jak długo można kierować samolotem, kiedy dym gęstnieje i robi się coraz gorzej, także samolot w końcu runął do morza. Tu mamy przykład, że po wydobyciu szczątków z dna morza kabina, przednia część samolotu została odbudowana w celu znalezienia przyczyny pożaru, a tu obok mamy system wentylacyjny w tym właśnie samolocie, gdzie kolorami oznaczono temperatury poszczególnych elementów na podstawie odbarwień tych elementów. Także została wykonana bardzo, bardzo istotna praca, jeżeli chodzi o znalezienie źródła ognia i ciepła, które w związku z tym miało miejsce w przewodach wentylacyjnych. Co tam znaleziono? Bo to jest raport, tutaj to jest raport numer 98 H003. Można się zapoznać z tym raportem, on jest na internecie. I tu jest przykład właśnie, co znaleziono. Więc proszę zwrócić uwagę na tak drobne elementy, które analizowano. To jest przykład przepalonego drutu. Tutaj mamy zbliżenie drugiego drutu. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o stopienie drutu na pewnej długości. To samo mamy tutaj. To jest powiększenie 10 razy, jeżeli chodzi o te przewody elektryczne. Także jeszcze raz zwracam uwagę na tak drobne rzeczy, które należy analizować, aby dojść do wniosku, co było przyczyną wypadku. Tu mamy samolot rozbity w czasie śnieżycy. Tak podpisałem ten slajd akurat dlatego, że następną rzeczą, z którą styka się zespół badawczy, który bada wypadki lotnicze, to jest to, że musi być przygotowany na podróż w ciągu kilku godzin. Także członkowie takiego zespołu są zawsze pod telefonem. I na przykład siedzimy sobie, pijemy kawę, jest ładna niedziela, słońce świeci, nagle jest telefon i musimy lecieć na Alaskę na przykład, czy gdzieś, gdzie mamy temperaturę minus 20 stopni i musimy prowadzić dochodzenie. Tutaj mamy przykład, kiedy właśnie na Alasce mamy plecak i musimy prowadzić dochodzenie. I proszę sobie wyobrazić, że chcemy zrobić to jak najszybciej, w związku z tym nie pracujemy 8 godzin, tylko 10, 12, 16. Przy oczywiście silnym wietrze, temperaturach bardzo niskich. Także praca ta wymaga dużo hartu ducha i dużej, że tak powiem, sprawności fizycznej. Tutaj dla odmiany mamy szczątki samolotu na terenie bagnistym. I znowu ten teren jest o tyle zły, że jest gorąco, upalnie. Temperatury są do 40 stopni Celsjusza. Do tego duża wilgotność powietrza. A oprócz tego są jeszcze różnego rodzaju, jak nie krokodyle, to muszki, węże różnego rodzaju, także trzeba być przygotowanym na wszelkie, że tak powiem, różnorodności przyrodnicze. To wymaga też dużej odporności psychicznej oczywiście i końskiego zdrowia, jak to się ładnie mówi. A tutaj mamy przykład zbierania szczątków samolotu. Wyobraźmy sobie, musimy brodzić w takich specjalnych gumowych spodniach po bagnach i wybierać szczątki samolotu. Na tym też polega praca tego zespołu, który to robi.
Teraz przechodzimy do wnętrza kabiny pasażerskiej jako materiału dowodowego. Jeżeli cokolwiek stanie się w samolocie, z reguły awarie samolotów mają miejsce w środku samolotu. A w związku z tym dużym materiałem dowodowym jest kabina pasażerska. Pierwsza rzecz to są oczywiście pasażerowie, dlatego że pasażerowie stanowią bardzo dużą grupę, która jest dobrym materiałem dowodowym. Mianowicie mamy płuca pasażerów i jeżeli mamy zanieczyszczenie płuc w pierwszym rzędzie większe niż pasażerów w rzędzie drugim, trzecim, czwartym i prawie nie ma zanieczyszczenia płuc w rzędzie siódmym i dalszym, znaczy, że dym, który miał miejsce w kabinie pasażerskiej, był właśnie z przodu kabiny. To jest taki przykład, nie? Druga sprawa to jest przy różnego rodzaju na przykład eksplozjach, które mają miejsce wewnątrz samolotu, ciała pasażerów będą naszpikowane różnego rodzaju fragmentami kadłuba. Drugim takim materiałem dowodowym są fotele lotnicze, ze względu na to, na materiał, z którego zostały zbudowane. I na przykład, jeżeli mamy gorące kawałki metalu, które wbijają się w fotel lotniczy, to one przypalają ten materiał, następuje takie przypalenie tego tworzywa sztucznego, z którego jest zrobiony fotel i wtedy wiemy, że na przykład, że te kawałki metalu miały dużą temperaturę. Jeżeli nie ma, prawda, tych krawędzie otworu nie są stopione, tylko takie, że tak powiem, pierzaste, to znaczy, że ten metal nie był gorący, przeleciał, wbił się. Także na tej podstawie możemy wyciągać różne wnioski. A tak samo dzieje się z bagażem. Bagaż jest jeszcze ciekawszy, dlatego że mamy różnego rodzaju bagaże, począwszy od walizek, takich bardzo solidnych, poprzez różnego rodzaju torby podręczne, plecaki, aż do misiów, które dzieci na pokładzie samolotu mają. Misie absorbują bardzo dużo właśnie rzeczy w kabinie pasażerskiej. Analiza materiałów dowodowych. No więc oczywiście pierwszą rzeczą to są odczyty aparatury rejestrującej, czyli czarne skrzynki oraz nagrywanie rozmów pilotów w kokpicie. Jeżeli chodzi o odczyt tych właśnie rozmów, co jest ciekawe, często brałem udział w tego rodzaju właśnie odczytach, więc dla nas przeciętnie jedna minuta odczytu zajmuje godzinę czasu, żeby zrobić taki porządny odczyt przy dosyć dobrej jakości dźwięku. Jeżeli jakość dźwięku jest gorsza, to wtedy bywa, że jedną minutę odczytuje się dzień albo dwa. To taka jest mniej więcej zależność, jeśli chodzi o badanie głosów, które są rejestrowane na taśmie. Następnie są specjalistyczne analizy wytrzymałościowe. I na przykład takim ośrodkiem, który się zajmuje analizą wytrzymałościową, jest ośrodek w Akron w Ohio, gdzie profesor Binienda właśnie zajmuje się między innymi tymi zagadnieniami. Potem są analizy chemiczne, które też są oczywiście wysyłane do specjalistycznych laboratoriów. Analizy medyczne oczywiście i analizy układów kontrolnych. Chodzi o to, czy pilot starał się kontrolować samolot i czy te urządzenia kontrolne działały, czy można było właśnie lotki uruchomić, klapy, ster wysokości i tak dalej. To właśnie polega na tym te analizy kontrolne. Także te wszystkie rzeczy są analizowane i wyniki są przesyłane do zespołu, który bada wypadek lotniczy. Co warto tutaj powiedzieć, badania te niekoniecznie są robione przez instytucje państwowe. Badania te także są robione przez instytucje prywatne. Co jest ważne, na przykład w Kanadzie jest prywatna firma, która robi tego typu badania i ona robi je tak dobrze i ludzie, którzy pracują w tej firmie są ludźmi o tak wysokich walorach etycznych, moralnych, że nikt nie ma zastrzeżeń do prac, które oni wykonują i ich prace są akceptowane przez Transport Canada jako prace najwyższej jakości, uznawane na równi z pracami robionymi przez Transportation Safety Board of Canada. Także opłaca się być uczciwym do szpiku kości. A tutaj mam kawałek, chciałem pokazać to z mojego już doświadczenia. Mamy tutaj przewód paliwowy i na tym przewodzie paliwowym widzimy taką plamkę. To jest właśnie miejsce, gdzie nastąpiło częściowe zwęglenie
zwęglenie tego przewodu z powodu iskry elektrycznej, która przeskakiwała z przewodu na przewód. I to, co widzimy, to jest właśnie pozostałość po wybuchu w zbiorniku paliwa. I tak to mniej więcej wyglądało. A tutaj mamy drugie ujęcie, gdzie widzimy taki mały tutaj, że tak powiem, metalowy włosek, którego koniec jest stopiony z powodu właśnie iskrzenia pomiędzy przewodami, co było przyczyną pożaru. Ten żółty proszek, co widzimy, to jest proszek z gaśnicy, dlatego że zbiornik posiada oczywiście też układ, który gasi płomień i z chwilą, kiedy doszło do eksplozji, od razu gaśnice zostały uruchomione i nastąpiło stłumienie pożaru. Następna praca zespołu, który bada wypadek lotniczy, polega na ustanowieniu hipotez roboczych. Hipotezy robocze robi się po to, aby umieć skoncentrować się na ważnych rzeczach, a pominąć rzeczy nieistotne. Hipotez roboczych może być wiele, a może być tylko jedna. A może czasami w ogóle nie być hipotezy roboczej. Także to jest dosyć duże pole do popisu dla wszystkich tych, którzy starają się umiejętnie połączyć analizy wykonane przez różne grupy specjalistyczne w jakąś jedną całość. Jest to proces dosyć skomplikowany, tym niemniej bardzo satysfakcjonujący dla grupy, która robi tego typu właśnie założenia. Druga rzecz po jakimś czasie to jest ewaluacja tych hipotez i eliminacja hipotez słabych. Kiedy eliminujemy hipotezy? Eliminujemy hipotezy wtedy, kiedy chociażby nawet jedna wiadomość, jeden kawałek, jedna analiza nie pasuje do całego obrazu. Nie może być tak, że na przykład 70% faktów przemawia za, a 30 przeciw, czy 99 za, a 1 przeciw. Nie, 100%. Także wtedy hipoteza robocza jest dobra, kiedy ma 100%, że tak powiem, sprawdzalności, a wszystkie fakty, wszystkie elementy, może bym powiedział, wszystkie elementy, które się używa do zbudowania hipotez, muszą być możliwe do zweryfikowania. Nie ma tak, że ktoś powie, a to na pewno było tak. Nie można w ten sposób zrobić. To, co jest używane do budowania hipotez roboczych, musi być potwierdzone faktami i możliwe do zweryfikowania. Potem mamy już prace końcowe, których wynikiem będzie zrobienie raportu, w którym to raporcie będzie oczywiście taki, czy tak powiem, zakończenie, które będzie mówiło, że albo zespół, który badał wypadek lotniczy, nie był w stanie określić przyczyny wypadku. Drugim takim może być, że zespół twierdzi, że to była najbardziej prawdopodobna przyczyna wypadku. Trzeci, najbardziej, że tak powiem, pożądany, to jest stwierdzenie określonej przyczyny, że przyczyną wypadku było to, to i to. Koniec. Niestety życie, prawda, pisze swoje scenariusze i czasami mamy zbieg wielu okoliczności, który powoduje dany wypadek. I wygląda to mniej więcej w ten sposób. Transport Canada opracowało taki materiał edukacyjny dla swoich pracowników i tu jest pokazany przykład, kiedy mamy właśnie różnego rodzaju przypadki i z chwilą, kiedy wyrażone za pomocą płatków sera, z chwilą, kiedy one się ułożą, tak że można przeprowadzić jedną linię wzdłuż, to jest właśnie przypadek, kiedy wszystkie okoliczności nakładają się same na siebie i na końcu może dojść do wypadku właśnie z powodu przyczyn wyrażonych płatkami tego sera. Kiedy możemy wznowić pracę komisji wypadkowej? Bo to jest ważne pytanie. Raz wypadek został zrobiony, w tym czasie może okazać się, że są dodatkowe zeznania na przykład rodzin, dodatkowe zeznania pilotów, czy wykonanie analiz okazało się wadliwe i trzeba zrobić jeszcze raz. W tym wypadku można zrobić częściową rewizję prac komisji powypadkowej, a z chwilą, kiedy takich właśnie różnych, że tak powiem, nieścisłości było więcej, wtedy należy przystąpić do całkowitej rewizji dochodzenia i uwzględniając wszystkie nowe fakty, zacząć całe dochodzenie od nowa.
Dziękuję za uwagę.